Październik w gminie Murowana Goślina zarezerwowany jest dla siatkówki, a wszystko za sprawą 11. memoriału Arkadiusza Gołasia, który po raz trzeci odbył się na hali widowiskowo-sportowej MG Sport. W tym roku w turnieju udział wzięły 4 drużyny: AZS Częstochowa, Lotos Trefl Gdańsk, Łuczniczka Bydgoszcz oraz Jastrzębski Węgiel. Jednak zanim rozpoczęły się dwudniowe zmagania zawodowców, parkiet hali opanowały dzieci. Wszystko rozpoczęło się w piątek warsztatami siatkarskimi pod okiem znanych zawodników Dawida Murka, Grzegorza Kosoka oraz trenera Piotra Makowskiego, trenera Łuczniczki Bydgoszcz, kiedyś trenera reprezentacji żeńskiej kobiet. Dzieci uczestniczyły w treningu sportowym, później otrzymywały podarunki, natomiast na koniec miały możliwość zobaczenia, jak profesjonaliści trenują podczas otwartego treningu Łuczniczki Bydgoszcz. Według trenera Makowskiego oraz zawodników tego typu warsztaty to doskonała okazja, by zaszczepić w młodych ludziach pasję do sportu. Najważniejsze jest to, żeby się spotkać z dziećmi, żeby te dzieci zarazić bakcylem siatkówki. Myślę, że akurat Murowana Goślina słynie z pracy z młodzieżą, a my z chęcią tutaj przyjeżdżamy i jesteśmy tutaj bodajże trzeci raz jako transfer czy Łuczniczka i nam się tutaj bardzo dobrze pracuje z dziećmi. Pierwszy dzień turnieju rozpoczął się meczem pomiędzy Łuczniczką Bydgoszcz a Jastrzębskim Węglem, który bez większych problemów pokonał ekipę Piotra Makowskiego. Natomiast w drugim półfinale nieoczekiwanie AZS Częstochowa pokonała Lotos Trefl Gdańsk 3-1. Wszyscy chcą wygrać z medalistami Mistrzostw Polski. Wszyscy wiemy, jaką się dysponuje Trefl Gdańsk. A wszyscy wiedzą też, jakie miejsce zajęła AZS Częstochowa w poprzednim sezonie. Także tym bardziej się cieszymy, że jest jakiś pozytywny prognostyk na przyszłość i to nas bardzo cieszy. Zagraliśmy pierwszy mecz w tym zestawieniu od bardzo dawna, od tam zeszłego sezonu. No i myślę, że to było widać. Popełnialiśmy dużo błędów, których nie powinniśmy popełniać. Szczególnie takich bezpośrednich w ataku, gdzieś tam jakieś piłki wpadały między nas, czy to w obronie, czy przy próbie wystawy. Mamy już niewiele czasu tak naprawdę, bo jeszcze jutro mamy okazję zagrać mecz sparingowy, a już w środę gramy Super Puchar, więc mam nadzieję, że jutro będzie to trochę lepiej już wyglądało i że w tym Super Pucharze już nie będziemy popełniać tylu błędów. Turniej w Murowanej Goślinie to ostatni sprawdzian przed rozpoczynającym się sezonem. To właśnie tu trenerzy mogą dokonać ostatnich korekt przed walką o Mistrzostwo Polski. Jednak turniej imienia Arkadiusza Gołasia to nie tylko zmagania sportowe. Memoriał to nie tylko widowiskowe mecze, ale również zbiórki charytatywne. Dzieci z naszej gminy między innymi co roku wyjeżdżają na turnusy rehabilitacyjne i to jest wartość dodana. Zbiórka pieniędzy odbyła się jak zwykle poprzez licytację wspaniałych przedmiotów. Mnóstwo tych przedmiotów, pamiątki siatkarskie, koszulki z podpisami wielu, wielu zawodników, drużyn, również takie atrakcyjne rzeczy jak zegarek Małgorzaty Glinki, jak złoty medal Mistrzostw Świata Polska 2014, ale nie tylko siatkarskie pamiątki, bo na przykład kij hokejowy z podpisem i autografem Mariusza Czerkawskiego. To wszystko bardzo chętnie ludzie tutaj w hali Murowanej Goślinie nabywali, więc ta sprzedaż szła bardzo dynamicznie, no i udało nam się zebrać sporą sumę pieniędzy. Myślę, że to jeszcze będą trwały obliczenia, ale około 10 tysięcy złotych na pewno jest w naszej puli. No, wszystko dla dzieciaków po prostu. Na memoriale nie mogło zabraknąć rodziców Arka Gołasia, którzy co roku biorą udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. Coroczne inicjatywy, czyli organizowanie memoriału jest dla nas naprawdę bardzo ważnym wydarzeniem, chociaż nie ukrywam, że przeżywamy go też na swój sposób, bo wracają wszystkie i miłe, i mniej miłe sprawy związane z jego życiem i karierą, ale odkładamy to na bok. Cieszymy się z tego, że pamięć o nim jest kultywowana i udział zawodników też potwierdza to, że chyba był darzony szacunkiem. No i oczywiście kibice, którzy przychodzą na każde spotkanie w takiej liczbie też potwierdzają to, że warto pamiętać i może jakieś elementy z jego życia też przenosić do swojego. Drugi dzień memoriału to walka o podium. O trzecie miejsce walczyły Łuczniczka Bydgoszcz i Lotos Trefl Gdańsk. Drużyna pod wodzą Andrea Anastazjego pokonała zawodników z Bydgoszczy 3-1.
No wczoraj zagraliśmy słabo, nie ma co ukrywać, ale też nie można powiedzieć, bo zespół Częstochowy naprawdę zaprezentował się dobrze, postawił wysoko poprzeczkę. Nie udało się, dzisiaj chcieliśmy ze wszystkich sił się poprawić i spróbować wygrać z Bydgoszczą. Pierwszy set trochę nerwowości, ale na szczęście potem wszystko nam się układało i graliśmy dobrze. Dobrze weszliśmy w mecz, bardzo dobry pierwszy set, ale im dalej w las, tym było gorzej i Gdańsk zaczął zagrywać lepiej, zaczął grać dużo pewniej i my nie umieliśmy odpowiedzieć. No i słaby wynik, no, na pewno nikt z nas nie może się zadowalać tym, co jest, bo czeka nas dużo pracy, nasza gra musi się diametralnie zmienić, a czasu już jest coraz mniej, bo w przyszłym tygodniu zaczyna się liga, także no, musimy gdzieś się szybko pozbierać. Kibice zgromadzeni w gościńskiej hali oprócz meczy oraz licytacji mieli zapewnionych wiele atrakcji, takich jak loterię ze wspaniałymi nagrodami oraz gratkę dla każdego fana siatkówki. Możliwość zobaczenia Pucharu Mistrzostw Świata zdobytego w ubiegłym roku przez reprezentację Polski. O godzinie 16 emocje w murowanej gościnie sięgnęły zenitu ze sprawą finału, w którym naprzeciw siebie stanęły AZS Częstochowa kontra Jastrzębski Węgiel, który zwyciężył gładko 3-0. Turniej Arkadiusza Gołasia jest bardzo prestiżowy. Organizatorzy zaprosili wiele znakomitych zespołów. Chcieliśmy wygrać. To ważne dla naszych młodych zawodników, aby mieli to poczucie, że mogą zwyciężać. No i mamy piękne trofeum, które będzie dobrze wyglądało w naszym klubie. Jestem zadowolony z tego weekendu. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Michał Masny. Tak to nie tylko zasługa mnie, ale też całego zespołu, także na pewno fajnie, ale myślę, że ważniejsze było, że zagraliśmy dobre mecze i dobrze się przygotowaliśmy do następnego sezonu. Na koniec turnieju wręczono puchary i podziękowano tym osobom, dzięki którym turniej mógł się odbyć, zwłaszcza pani Ani Sumelce, która jest pomysłodawcą turnieju i od 11 edycji stara się, by impreza była na jak najwyższym poziomie. Turniej to doskonała okazja do promocji gminy. Poziom z każdym razem wzrasta. Wydaje się, że publiczność już obyła się z wysokim poziomem siatkarskim, potrafi kibicować, potrafią docenić, że tutaj te drużyny są. Ogólnie jesteśmy bardzo zadowoleni i myślę, że zaproszenie, które daliśmy dzisiaj na organizację następnego, ma swoje uzasadnienie. Potrafimy to zrobić. Jak już pani Ani Sumelce powiedziałem, że bardzo chętnie zorganizujemy z nią wspólnie czwarty memoriał, żeby to już była tradycja, żeby on odbywał się w murowanej Goślinie. Tego z pewnością życzyliby sobie kibice, którzy tłumnie przez dwa dni bawili się w hali MG Sport.